Poniedziałek w obronie ojczyzny, 602. rocznicę bitwy pod Grunwaldem z udziałem 46. chorągwi pod wodzą sławnego rycerza z Bobowej Zygmunta Brwity. 29 lipca w niedzielne popołudnie na terenie gminy Bobowa odbył się piknik rycerski upamiętniający 602. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Po pokazowym przemarszu Bractw Rycerskich i orkiestry Dęta i Wokół Rynku wszyscy udali się do kościoła na uroczystą mszę świętą, której przewodził ksiądz Marian Jedynak. Następnie zebrani zgromadzili się pod budynkiem zespołu szkół ogólnokształcących, gdzie pod historycznym obeliskiem złożono kwiaty oraz podniesiono flagę na maszt. Dalsza część imprezy odbyła się już pod renesansowym dworem w Wieżowie, gdzie zaproszeni goście przybyli bryczkami, konno, a także pieszo. Atrakcji nie brakowało. Uwagę przykuł młody zespół Hebda i Aka Skład, tworzony przez grupę 5 chłopaków działających razem od kilku miesięcy. Bez wątpienia gwiazdą wieczoru był zespół Inoros, zaskarbiając sobie zdecydowanie największą publikę. Jak na piknik rycerski przystało, nie mogło zabraknąć oczywiście elementów historycznych i podkreślającego atmosferę folkloru. Obejrzeć można było pokaz walk rycerskich, a ludowym akcentem przywitał zebranych zespół Koronka. Zaprezentował się także młodszy starzem zespół Skrzypki. Do późnych godzin wieczornych bawić się można było przy repertuarze miejscowego zespołu Jaguar. O smaczne polskie jadło zadbało Stowarzyszenie Gryf i członkinie kół gospodyń wiejskich. Impreza zapisała się już na stałe w kalendarzu wydarzeń kulturalnych naszej gminy. Na kolejną dawkę dobrej zabawy zapraszamy już za rok. Naprawdę fantastyczne. Grało się, nie powiem, że jak wszędzie, atmosfera naprawdę sięgła zenitu, super była. Rozpoczęliście koncert ze względu na publiczność? Przede wszystkim, tak. To dla nich głównie, dla organizatorów i dla nich, wiem, to prosto od nas na. Dobra, daliście czadu pomimo zmęczenia, bo wiemy, że wróciliście z nadmorza. Powiedzcie nam, dajcie nam jakąkolwiek receptę, skąd czerpać taką siłę i skąd taki czas, ten relaks? To relaks, przede wszystkim relaks. Trzeba się relaksować w odpowiedniej chwili, w naszym wypadku od poniedziałku do piątku. Jest dużo sypu, buncu, korwoceli. Nieprawda. Ale trochę trzeba dużo spać, to naprawdę do 10 rano. No i co, jak najmniej próg. Jak najmniej wysiłku, nie potem można przyjechać sobie. Śmiało, weekend i dać taki ostry koncert. Właśnie, profesorski swój jest tu pierwszy. Chcielibyście jeszcze raz wystąpić przed pomocą publicznością? Nie no, oczywiście, że chcielibyśmy wystąpić. Ale nie w przyszłym tygodniu. Publika jak najbardziej była rewelacyjna, świetna. Czy tutaj miało naprawdę świetna zabawa. Dlatego też przedłużyliśmy. Dlatego przedłużyliśmy koncert, wisowaliśmy. To jeszcze powiedzcie, gdzie kolejny koncert, żebyśmy mogli, żeby ktoś by chciał pojechać.
Najbliższy koncert w Malborku, we środę. Ale najbliższy w chwili... Laskowa i Libratowa. Laskowa. Za to i za to. Koło Limanowej. W niedzielę. W niedzielę. I Tarnoczy. I zapraszamy na Sopotki Festiwal też. 25 sierpnia. Do oglądania. Panie, powoli będziemy się brać do chałupy. Ale jeszcze przed wam utwór, który z pewnością znaliście, jak się nie oglądali program Was Widzę Music, tylko muzyka. Byli tacy? Słabo, czyli ani żeście nie głosowali, ani żeście nie oglądali, ale Globik specjalnie się oglądali i głosowali. Mam komu ja się wydawać ma! Yeah.